zasadami za dużą szansą, a mianowicie chodzi o produkcję. A kiedy kilka tygodni temu spotkaliśmy się z inicjatywy pana posła Marka, kilka z panem burmistrzem, bardzo liczyłem na to, że działania będą podjęte naprawdę szybko. Bardzo państwa proszę o podjęcie dzisiejszej uchwały. Obecność w specjalnej strefie ekonomicznej Starachowice nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi na rzecz specjalnej strefy. Koszty partycypacji w utrzymaniu specjalnej strefy są po stronie potencjalnego przedsiębiorcy, natomiast specjalne strefy ekonomiczne w Polsce są jednym z najskuteczniejszych instrumentów proinwestycyjnych. Zwolnienie z podatku CIT lub PIT to dla przedsiębiorcy bardzo duży argument za tym, żeby lokalizować inwestycje właśnie na terenie, który jest objęty specjalną strefą ekonomiczną. Bardzo dziękuję za tą inicjatywę. Specjalna strefa nie zawiedzie. Widzę w Sandomierzu naprawdę ogromną szansę, ogromny potencjał na to, aby te 20 kilka hektarów było wsparciem dla rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego, gdzie niestety przez ostatnie lata ciągle jesteśmy w tych statystykach na samym końcu. Bardzo dziękuję jeszcze raz za tą inicjatywę, a państwa bardzo proszę o podjęcie uchwały. Przedsiębiorcy i z terenu Sandomierza, i ci, których będziemy starali się przyprowadzać do Sandomierza, proponując te tereny i zwolnienia podatkowe, myślę, że będą bardzo zadowoleni, bo Sandomierz to piękne miasto i analizując, pytając przedsiębiorców, z którymi każdego tygodnia spotykam się, którzy są przesłani przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, jakie elementy biorą pod uwagę, jeżeli chodzi o zlokalizowanie inwestycji, to oprócz dobrych warunków komunikacyjnych jednak zwracają coraz bardziej uwagę na tak naprawdę otoczenie, na klimat, a Sandomierz w województwie świętokrzyskim jeszcze takim obszarem, dużym obszarem, w który na pewno trzeba będzie zainwestować. I może stać się naprawdę jednym z najlepszych terenów inwestycyjnych w naszym województwie. Bardzo proszę o podjęcie zaproponowanej przez pana burmistrza uchwały. Dziękuję serdecznie. Chciałbym dziękować i panu burmistrzowi, i panu prezesowi, i panu posłowi. Z tej inicjatywy, widząc klimat, jaki wokół tego przedsięwzięcia został wytworzony, deklaracje samorządowców, jestem pełen optymizmu, że rzeczywiście będzie to sukces naszym ogólnym. Dziękuję bardzo. Pytanie teraz państwa radnych, może do pana prezesa, do pana burmistrza. Proszę, pan radny Czerwiec, proszę bardzo. Panie burmistrzu, w budżecie na 2016 rok mieliśmy kwotę ponad 400 tysięcy złotych na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Chodziło o gęsią górkę. Czy w tym roku pan burmistrz planuje jakieś przesunięcia budżetowe, aby no ten mały krok w kierunku tej strefy ekonomicznej wesprzeć, bo nie ukrywajmy, no strefa strefą, ale no, atrakcyjność tego terenu jest jeszcze no, zbyt mała na to, żeby ktoś się pokusił o duże inwestycje. No, po pierwsze nie ma infrastruktury drogowej, wjazd na tą strefę jest no, praktycznie zerowy. Ani z jednej strony, ani od strony Holowniczej, ani od strony no praktycznie tam nie za bardzo można wjechać, nawet samochodami osobowymi, a to mówiąc o samochodach ciężarowych, dużych tirach. Czy pan burmistrz planuje jakieś inwestycje ze strony miasta, aby te tereny bardziej jeszcze uatrakcyjnić, no żeby przyciągnąć tych inwestorów. Na bieżąco będziemy, panie burmistrzu, może udzielać informacji w sprawie technicznej i dość ekonomicznej istotne. Proszę, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, za chwilę. Panie radny, szanowni państwo, jak najbardziej. Przypomnę, że program rewitalizacji, który został przyjęty, uchwała Rady Miasta, obejmuje ten teren. W ramach tego programu ten obszar jest ujęty pod inwestowanie, pod rozbudowę i jeżeli zostanie
ta uchwała nasza przyjęta, ona w tej chwili jest oceniana przez Biuro Marszałka, to jak najbardziej należy w tą strefę inwestować. Te 400 tysięcy to jest to minimum, które musi być, które powinno być zaangażowane, żeby chociażby te dojazdy, żeby te drogi, no, przejazd zrobić i uzbrojenie tego terenu, jak najbardziej tak. Ta strefa dopinguje być może nas wszystkich, żeby ten teren w końcu, w ten teren zacząć inwestować. Kiedy będziemy robić? Być może jeszcze w tym roku. Spróbujmy uchwalić ten program rewitalizacji. W połowie roku, jak zawsze Państwo wiecie, jest pewne podsumowanie pewnego etapu, pewnego półrocza, pewna korekta w inwestycjach, przesunięciu środków. Być może w połowie roku już się pokażą pewne kwestie związane z inwestowaniem w tym terenie. W kolejności Pan Radny. Proszę. Robert, Panie Robercie. Proszę się nie zgłaszać. Pani Agnieszka, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć tak. Panie Burmistrzu, to jest chyba najbardziej trafna decyzja w ciągu tych dwóch lat, jaka zaistniała u nas w naszym urzędzie. Ta uchwała daje ogromne możliwości na rozwój dalszy miasta, na rozwój ludzi młodych. Chcemy ludzi zostawić w mieście. Tak, strefa ekonomiczna da ogromny potencjał w ręce młodym ludziom, rozwoju przemysłu, rozwoju przedsiębiorczości. To, o czym też mówi obecny rząd, dać możliwość młodym ludziom na rozwijanie siebie. A to jednocześnie da możliwość na kolejne rozwijanie się Sandomierza. Nie tylko pod względem turystycznym, ale też i przemysłowym. Ja bardzo często na naszych spotkaniach komisji czy koalicji dawnej mówiłam o tym, że chcę, żeby Pan Burmistrz przyniósł kiedyś nam uchwałę, która będzie mówiła o tym, żeby powstawały w Sandomierzu miejsca na rozwój przemysłu. I taka właśnie jest ta uchwała. Bardzo się tej uchwały cieszę i... W chwili obecnej są podjęte i podejmowane kolejne działania, które minimalizują ewentualne zatrudnienie. Proszę, pytania z Państwa radnych. Pan się zgłasza. Robert, tak? Proszę bardzo. Bardzo się cieszę. Dziękuję za też Pana obecność, za te wyjaśnienia. No, strefa Starachowicka to nie tylko nasze województwo. To jest Małopolska, to jest województwo śląskie, to jest także i mazowieckie, więc nie chodzi tutaj o to, bo rozdrobnienie, strefa poza tym jeszcze w Puławach macie z tego, co się orientuje teren. Drodzy Państwo, ta uchwała to nie jest wierzchołek Góry Lodowej. My możemy piać zachwytu, że o, zdecydowaliśmy się, podjęliśmy uchwałę. Ja chcę Państwu tylko powiedzieć i poprosić o ogrom pracy. Bo to jest dopiero początek roku. Przed Urzędem Miejskim, przed Burmistrzem jest ogrom przygotowania różnej dokumentacji. To są uzgodnienia na szczeblu województwa świętokrzyskiego, z zarządem województwa, z marszałkiem. To są, drodzy Państwo, przed nami bardzo ważne decyzje związane z tym, że dajemy szczere pole. No i cóż z tego, że mamy szczere intencje. Bo kto przyjdzie do szczerego pola, takich szczerych pól, nawet w strefie jak Połaniec, należący do strefy, i co z tego? Uzbrojenie jest, trzeba się zdecydować na to, czy my to przekażemy potem na własność. Czy my będziemy chcieli to sprzedać temu przedsiębiorcy. Czy oprócz tego, że on z mocy prawa uzyskał ulgi w podatku dochodowym w takiej czy innej formie, związanym z zatrudnieniem i utrzymaniem tego zatrudnienia, ale my musimy dać coś więcej. My naprawdę zastanawiać się musimy nad faktem, jak przyciągnąć tego inwestora, dając mu dodatkowy impuls do tego, że piękny Sandomierz jest piękny. Można mieć tu siedzibę, można mieć biurowiec, można mieć zakład pracy, ale oprócz piękna to w biznesie rządzą pieniądze. Musimy przygotować, drodzy Państwo, także pewien pakiet uchwał zachęcających tych przedsiębiorców, że od samego gęsia wulka będzie w strefie, nikt tu nie przyjdzie, co on może od nas dostać. I w tym momencie na pewno Państwo się zastanawiacie, tak, damy im ulgi, co z tego? Jest rozporządzenie ministra finansów o tym, że można pewne rzeczy odzyskać, jeżeli się komuś coś daruje. To jest początek, drodzy Państwo.
dobry początek drogi. Ja i koledzy moi będziemy jak najbardziej za. Natomiast będziemy się zastanawiać nad tym, jak wesprzeć działania, takie działania, aby ta procedura trwała krótko, a nie kilka miesięcy lub kilka lat. Bo dzisiejsza decyzja to jest dopiero początek. To jest A. W bardzo dużym ciągu zdarzeń, jakim będzie alfabetem przekazania gejsiem Wólki do strefy, specjalnej strefy ekonomicznej w Karolinicach. A wtedy będzie już rola tejże strefy, aby rozmawiać, negocjować warunki. Natomiast coś jeszcze, że tak powiem, w zanadrzu, coś dodatkowego musimy dać oprócz tego stwierdzenia, że no przyjdźcie, bo tutaj utworzyliśmy strefę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, więcej optymizmu. Więcej optymizmu, pewne słowa, pewne decyzje, pewna dyskusja powinna się zakończyć na komisjach, gdzie możemy sobie o różnych szczegółach, o zagrożeniach innych rzeczy. Ja sobie nie wyobrażam, jeżeli ja przychodzę do jednej na sesji, jeżeli otrzymuję pewne takie informacje i o tej powodzi, i o tym wszystkim, i słowa, które raczej we mnie wzbudziłyby jakby przestraszenie i strach, żeby co oni tu chcą. Apeluję jeszcze raz, jest to wspólna nasza sprawa. Przyjmuję panu, pana radnego deklarację, że będziemy wspólnie uczestniczyć w tym, żeby to się rozwijało. Apeluję jeszcze raz o optymizm. Przypomnę państwu, rok temu pewne działania, które burmistrz podjął na Gęsiej Wólce, w sensie niwelacji terenu i tak dalej, no były też sprzeciwy. A dlaczego? A po co tam to inwestować? A po co wycinać te krzaki i tak dalej, i tak dalej? Więc cieszę się, że państwo radni podchodzą do tego optymistycznie i tak nasze postrzeganie tego, tej inicjatywy pana posła, pana burmistrza, pana prezesa powinno tylko przyklaskać i dawać propozycje optymistyczne. Urząd ma służby merytoryczne, które przygotowują całą procedurę, cały proces udziału gminy Sandomierz w strefie tarachowickiej. Panie prezesie, osobiście jeszcze raz panu dziękuję za podjęcie tej naszej wspólnej inicjatywy. Czy państwo radni mają jeszcze jakiś głos do tego? Nie mają. Proszę pana Dalej Miasta Sandomierza, ale żeby konkretnie wysłali panie Zbyszko. Tak jest, tak jest. Bardzo konkretnie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja myślę, że tutaj głos pana Roberta był bardzo sensowny. Ja mam też jeszcze do pana prezesa pytanie, króciutkie, żeby pan nam scharakteryzował, bo nie wszyscy się orientują, od kiedy ta strefa funkcjonuje, Starachowicka, jakie są, powiedzmy, w tej chwili, nazwijmy, sukcesy, jakie są problemy. Króciutko, tak, telegraficznie, żeby nie zamęczać tutaj słuchaczy. Szanowni Państwo, specjalna strefa ekonomiczna Starachowice funkcjonuje od 1997 roku. Bieżący rok jest rokiem jubileuszowym. Czyli 10 lat, tak? Czy ile? 20 lat. 20. 20 lat. W tej chwili jesteśmy, czy dzięki działalności specjalnej strefy, największe przedsięwzięcia inwestycyjne, które znalazły swoje miejsce na terenie ziemi świętokrzyskiej, są w specjalnej strefie. Przykładowo to, może pan powie, jakie to są? MN, Cerat, Donelej, nawet Celsa, Huta Ostrowiec, Walcownie Ostrowieckie. Wszyscy najwięksi przedsiębiorcy i z kapitałem polskim i międzynarodowym funkcjonują w specjalnej strefie. W specjalnej strefie funkcjonują również Azoty Puławy. Strefa obejmuje swoim obszarem 5 województw, łącznie z województwem opolskim, mazowieckim, łódzkim. Także każde duże przedsięwzięcie, które i poważny inwestor, pierwsze kroki kieruje tak naprawdę do nas. Lokalni przedsiębiorcy, którzy myślą o inwestowaniu, idą oczywiście najpierw do, w przypadku Sandomierza, do pana burmistrza, ale jeżeli jest szansa na to, aby teren był objęty specjalną strefą, bardzo szybko jesteśmy dopraszani i staramy się, aby to przedsięwzięcie inwestycyjne mogło być
mogło zaistnieć w oparciu o zwolnienia podatkowe, które zapewne Państwo doskonale wiecie, ciągle jeszcze pokutuje taka opinia, że jak przedsiębiorcy daje się zwolnienie z podatku PIT albo CIT, to że jest to ze szkodą tak naprawdę dla Państwa. Nic bardziej tak naprawdę mylnego, bo przedsiębiorca, który dostaje te zwolnienia, daje miejsca pracy, płaci podatki na rzecz gminy, spada bezrobocie, płaci się na ZUS, dzieci jadą na wakacje, idą na zajęcia dodatkowe, gospodarka się napędza. To jest jeden z narzędzi proinwestycyjnych w rękach tak naprawdę państwa, które są uniezależnione, były i będą, bez względu na to, czy będzie dofinansowanie unijne, czy nie. Dlatego ja, mimo że w kadencji 2006-2010 byłem członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego odpowiedzialnym za fundusze unijne, w 2008 roku, kiedy dużo czasu spędziłem w Sandomierzu, procedując z ówczesnymi władzami Sandomierza przyznanie dotacji na bulwar Piłsudskiego, doskonale poznałem miasto. Naprawdę uważam, że Sandomierz ma ogromny potencjał, nie tylko turystyczny, bo o tym wszyscy doskonale wiedzą, ale naprawdę potencjał gospodarczy, produkcyjny, który może zafunkcjonować w mieście bez szkody dla tego podstawowego. Żeby zatrzymać młodych ludzi w Sandomierzu, potrzeba takiego długoletniego, wieloletniego planu aktywizacji tak naprawdę gospodarczej. To jest pierwszy krok. Na pewno będą przeszkody, trudności, natomiast to jest bardzo ważny krok, bo Sandomierz dzisiejszą uchwałą państwa wychodzi ponad ten poziom wspierania gospodarki w zakresie tutaj turystyki. Jest szansa dla Sandomierza ze strony specjalnej strefy ekonomicznej. Możecie Państwo liczyć na pomoc w przygotowywaniu dokumentacji. Mamy kontakty z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Promowaliśmy już ten teren na kilku spotkaniach. Jest zainteresowanie przedsiębiorców. Oczywiście ono będzie miało swoją emanację dopiero wtedy, kiedy teren już będzie objęty specjalną strefą i kiedy będą zainwestowane w niego konkretne pieniądze po to, żeby go udostępnić. Natomiast to jest naprawdę jeden z najlepszych terenów inwestycyjnych. Dziękuję bardzo.